Ten odcinek jest wyjątkowy nie tylko przez przebieg silnika. Stawką jest legendarna butelka whisky. Tak znajomy Grzegorza złożył lata temu obietnicę, że jeśli silnik przetrwa do 500 tysięcy kilometrów bez rozbiórki, to wręczy mu zapieczętowaną butelkę, która cierpliwie czeka na swoją chwilę. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Zacznijmy od konkretów. W dzisiejszym eksperymencie badamy olej silnikowy, który przesłał do laboratorium R2D Grzegorz, inicjator z jasno określonym celem. Potwierdzi, czy jego silnik rzeczywiście zasługuje na medal za wytrzymałość, a może nawet na butelkę zapieczętowanej whisky, która od kilkunastu lat czeka na specjalną okazję w barku jego znajomego. Do analizy przesłano dwie próbki. Próbka numer 1, olej świeży Motul 8100X Clean 5W40, który był właśnie wlany do silnika. Próbka numer 2, olej przepracowany, pochodzący z tej samej partii, eksploatowany przez pełen interwał. Całość przesyłki została uzupełniona o materiały zdjęciowe, porównanie specyfikacji z wcześniejszym olejem Motul Specific 505.01, a także dokumentację serwisową i stronę z instrukcji obsługi, gdzie producent zaleca normę Volkswagena 505.01, ale już bez jednoznacznej sugestii, czy ma to być 5W30 czy 5W40. Grzegorz postawił na 5W40, jak sam mówi, po prostu jeżdżę sobie dalej. Samochód to Skoda Fabia z silnikiem 1.4 TDI o trzech cylindrach, rocznik wiekowy, ale istotniejsze jest to, co wskazuje licznik. Otóż przebieg 496 500 km na nieruszonym zespole napędowym. To nie literówka, prawie pół miliona kilometrów bez ingerencji w silnik. Grzegorz kupił ten samochód przy przebiegu 158 tysięcy km, a więc 3/4 tej drogi pokonał już sam. I choć jak sam przyznaje, silnik klekocze jak potrząsany worek ze śrubami, ani zużycie oleju, bo między wymianami znika zaledwie kilka milimetrów na bagnecie. Eksploatacja, ruch pozamiejski z domieszką miasta, spokojna jazda bez wygłupów, pięciobiegowa skrzynia, stały rytm, żadnych cudów, tylko zdrowy rozsądek, dobra oliwa i regularna wymiana. Ten odcinek jest wyjątkowy nie tylko przez przebieg silnika. Stawką jest legendarna butelka whisky. Tak znajomy Grzegorza złożył lata temu obietnicę, że jeśli silnik przetrwa do 500 tysięcy km bez rozbiórki, to wręczy mu zapieczętowaną butelkę, która cierpliwie czeka na swoją chwilę. Dziś więc nie tylko testujemy stan oleju, ale też odliczamy ostatnie tysiące kilometrów do tej symbolicznej granicy. Czy to Motul X-Clean 5W40 tak dobrze trzyma parametry? Czy silnik jest po prostu pancerny? Czy może to zasługa spokojnego stylu jazdy? Pytania z serii, trudno o jednoznaczną odpowiedź. W kolejnych częściach odcinka przeanalizujemy oba oleje pod kątem lepkości, testu bibułowego i widma FTIR. Zobaczymy, czy po prawie 20 tysiącach kilometrów w silniku z niemal półmilionowym przebiegiem olej wciąż zachowuje swoje właściwości. Czy Fabia Grzegorza nadal nie woła do warsztatu, czy też coś się zaczyna zmieniać? Zapraszam do dalszego oglądania i trzymam kciuki, żeby odcinek numer 338 był już kręcony z kieliszkiem w dłoni. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent.
Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 85,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,1 w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność niemal idealna w wyższej temperaturze oraz bardzo dobra w 40 stopniach. I trzeba podkreślić, że w większości badań z tym olejem wychodzi właśnie taka zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 64,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 25% w niższej temperaturze oraz o 19% w 100 stopniach Celsjusza. Porównując wynik do innych testów prezentowanych na kanale, to należy sklasyfikować ten przypadek do grupy, która zawiera mocną redukcję lepkości. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 7, 4, 5, 4. W jakim obszarze? Wyświetlam to teraz na ekranie. W komentarzu mamy taką informację: stan oleju adekwatny do przebiegu. Przechodzimy do wyników testu wewnętrznych R2D. Pierwsza bibuła, wynik kiepski. Krawędzie strefy rozpraszania zawierają charakterystyczne przepalenie, natomiast na plus rozwarstwienie plamy. Druga bibuła, wynik bardzo dobry, jeśli chodzi o olej z diesla, to naprawdę bardzo dobry wynik, jedynie te poszarpania na strefie dyfuzyjnej są niepokojące. Trzecia bibuła, wynik kiepski, brak sygnałów obecności dodatków. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych.
W podczerwieni następujące wyniki. Na początku podkreślamy bardzo niską zawartość sadzy. Jak na olej z silnika diesla to bardzo ładny wynik. Pozostałe parametry również stan akceptowalny, ewentualnie w kilku miejscach stan ostrzegawczy. W oleju jest trochę paliwa, co może tłumaczyć spadek lepkości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 81%, czyli bardzo dobry wynik, uwzględniając przebieg tej próbki. Wydaje się, że wymiana oleju w tym konkretnym silniku przy takich warunkach eksploatacji w przedziale 15 000 do 20 000 km ma swoje uzasadnienie w parametrach oleju. Oczywiście jest to wniosek w oparciu o zbiorczy agregat jakości, ponieważ bazując na poszczególnych indywidualnych parametrach, np. lepkości, zalecenia mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!